spalinę tutaj coś trzeba pierdzielę. O, pięknie. Dzień dobry, dzisiaj jest sobota, sierpniowy wieczór już nadchodzi, 18.04 na zegarze wybiła i co, jestem w rynku, czekam na jakieś zamówienia, no i nic nie ma, mam odpalone trzy apki, Wolt, Uber Eats oraz Bolt i co mam począć, gdzie mam się udać, żeby mi coś padło, 12 minut czekałem, pierwszy zgłosił się Wolt ze swoim zamówieniem, lokal akurat za rogiem, nie, za innym rogiem, za tym drugim rogiem jest mój lokal w szoku, tak się nazywa. 3 minuty do odbioru, także idę się spytać już. Dziękuję. Tak? No i ścieżka się kończy. Muszę zjechać na ulicę. No i jesteśmy na ulicy Pomorskiej, jak widzicie, szyny tramwajowe już są położone. I teraz którędy? A, przez ten parking musimy przejechać. No, otwarte jest ładnie. Domofonu nie ma. W takim razie trzeba rower uzbroić. Dzień dobry, proszę bardzo. Dobra, przeskakuję na Bolta. Wpadł Fari Doner Kebab. Na pozostałych apkach cisza kompletna. Okay, ja po Bolta IH. Jest gotowe już, czy nie? Proszę? Iha, Bolt. Nie jest, tak? No, nie potrafię się dogadać z tym panem w ogóle. Dzięki. No, tu jednak jest dojazd od ulicy, a jechałem naokoło lekko. W końcu powrót lata do Wrocławia. Ostatnie 2 tygodnie to była prawdziwa jesień. Zimno, szaro, mokro. Jak w październiku, bym powiedział. Z kebabami wracam w stronę rynku. I tam po dostarczaniu sobie zacumuję gdzieś pod drzewkiem, bo chyba nie będzie zamówień. W ogóle dziwna sytuacja, bo jedziemy na ulicę Jadłową i tutaj w opisie w aplikacji klient napisał, że to jest 9. piętro. A ja tutaj nie znam żadnych budynków w rynku, żeby miały 9 pięter. Także zaraz się okaże, czy Pinecka jest w miejscu ustawiona, czy może wybudowali jakiś drapacz mur, o którym ja nie wiem. Tu są takie niedaleko biurowce, ale żeby miały 9 pięter? Tam możliwe, że jest, nie wiem, 4 piętra są, 5, 9, to przecież to już jest wysoki budynek. Dobra, Łaciarską minęliśmy, tutaj Jodłowa w lewo. No nie ma tutaj budynku, co ma 9 pięter, więc albo klient się pomylił. Na pewno się pomylił w jakiś sposób. W jaki to zaraz zweryfikuję. O, tutaj jest taki ładny budyneczek szary. Prawdopodobnie to jest to. Czwóreczka. No, to tutaj. To gdzie to tutaj jest 9. piętro? To chyba coś klient liczyć nie umie. Nie wiem, coś się... Uciekało się z matematyki w podstawowej szkole. Czy naprawdę dostawa? Ej, faktycznie tutaj wyświetla się, że niby piętro 9. Pewnie to co pół piętra. Winda się zatrzymuje na każdym półpiętrze i to jest liczone jako piętro. Czyli już zagadka rozwiązana. A jeszcze tylko alarm. Tu nawet jest 12 pięter do wyboru. Niezłe oszustwo. Dzień dobry. Proszę bardzo, miłego dnia. I mamy drugiego Bolta do zrobienia. Tym razem również kebab, ale inna miejscówka. Moon Kebab, coś w tym stylu, czy Midnight, nie wiem, Midnight Moon? Czy chciałem się popatrzeć w lusterko, a tu nie ma lusterka. To znaczy, że muszę sobie kupić chociaż jedno. Chyba źle pojechałem. Mogę jechać prosto i później w prawo, czy tam w lewo. Wciąż mam w głowie nawigację samochodową i kieruję się tak jak samochód. Jeden z plusów jeżdżenia na rowerze jest taki, że siedzi się na rowerze dużo wyżej niż na skuterze i pole widzenia jest szersze, lepiej widać. A są tacy dostawcy, co jeszcze jeżdżą na stojaka. To już w ogóle widzą już wszystko po horyzont. Przejechałem na 1000%. Tak, bo to było przed tamtym przejściem. Bolt D6. Dzięki. Ale długa tortilla. 50 cm ma na spokojnie. Co chciałbym powiedzieć, to wjazd pod prąd typa. Prawdopodobnie. Ale muszę zaraz zobaczyć, czy to jest tak. To była jednokierunkowa i się typek wyrypał. Ale według mnie to powinna być droga dwukierunkowa. O, ta jest jednokierunkowa, jest wąziutka. Od wielu tygodni nie jeździłem w soboty, ponieważ w soboty jakoś tak mało zamówień jest ostatnio. Wakacje. O, Wolcik dzwoni. W końcu obudził się Wolcik. Na Trzebnicko za 2 minuty odbiór. Kurczę, ja jadę na Mieszczańską. Musiałbym tu wrócić za 8 zł. Nie chce mi się tego robić. Szkoda benzyny. Tu sobie chyba tędy. Z
skręcę, pojadę. I teraz gdzie tu jest jakaś ścieżka? Chyba nie ma. Czyli co, akcja ulica? O, i tu sobie wjedziemy na chodniczek. O, prawie w subym wjechał. O, tutaj przejazd jest. Nie ma przejazdu dla rowerów. Tędy nie jeździłem po remoncie. A, tu się nic nie zmieniło na tym moście. A, ścieżka jest po lewej. Chyba już teraz do celu będziemy jechać drogą rowerową. A nie, to tutaj w prawo już. Standardowo wchodzę z rowerem do środka i zostawię sobie na klatce. Zawsze to kilka procent mniejsza szansa, że ktoś mi coś tam zrobi z tym rowerem. Czy które to pięterko? Numer 3. Dzień dobry. Proszę bardzo. Przeskakuję na Volta i wpadł mi McDonald's. Będziemy go odbierać pierwszy raz na kanale. Kurczę, mam zielone i co mam zrobić? I kolej se postał. A, tu też jeszcze zielone miga, więc mogę przejechać. Powinno być jakieś zabezpieczenie, jest takie. A to tylko, żeby włożyć rower i to wszystko. Dziękuję. Klient napisał, żebym się upewnił, że frytki są świeże i gorące, a jeżeli nie są, to żebym poczekał i żeby lokal zrobił nowe. Ale kliencie drogi, jak ja mam to sprawdzić, że frytki są gorące i świeże, skoro lokal dał mi zapakowane już zamówienie i co, miałem to otworzyć? Wziąć do ręki frytkę i spróbować? No chyba nie. Dzień dobry, proszę bardzo. Tutaj napój. Wróciłem do rynku i przeskakuję na Bolta. Jedziemy do Pizzy Hut. Ładny slalom. Tutaj wyczyniam. Jeszcze 7 minut do odbioru, ale jak znam Pizza Hut w rynku, to tam może być i 20 minut, 30 minut. Także jak wpadnie mi inne zamówienie z Ubera albo z Volta, to biorę Ubera lub Volta. Nie chcę się przyciskać między samochody i między motocykle. Zabiorę was na taką tutaj wycieczkę krajoznawczą, póki mamy jeszcze czas. Ogólnie mógłbym skręcić pierwszą uliczkę w prawo tam, jak byłem. I bym tu od razu wyjechał, ale tam jest budowa i tam jest wąskie gardło. Zaparkuję się, pójdę spytać, jak tu wygląda sytuacja. Ale z drugiej strony się boję, że mi ktoś buchnie rower. To może zaparkuję od strony rynku. No to zmiana małych planów. No jak to sobie zaparkuję w rynku, to żadna szkoła nie powinna się zainteresować moim rowerkiem. No całkowicie inaczej tutaj. Tak mniej więcej za ile mam wrócić? 5 minut. 5 minutek, no to czekamy. 5 minutes later. Pizza Hut oznaczyła, że jedzenie jest gotowe do odbioru. Przepraszam, ja mam pytanie, ponieważ w aplikacji Bolta kliknęliście, że jest gotowe i w takiej sytuacji Bolt nie będzie płacił za okres czekania. A few minutes later. Dziękuję. W końcu wydali tę pizzę. A oni tam mają taką ceremonię biurokratyczną wydawania. Nawet jak już jest jedzenie zrobione, to zanim wydadzą, to musi naklikać, poszukać paragonu, przeanalizować, czy wszystko zgadza, potem sosy dobrać. Jak dostarczy pizzę, to już mam zakolejkowane zamówienie na Uberze. Ulica dalej od klienta, więc wszystko po drodze. Żółte Lamborghini, mijałem kiedyś je, jest na moim filmiku. Spalinę tutaj czuć, ja pierdzielę. Szkoda, że skręca w lewo, bo się z niej pościgał. Koleś wybrał dobre miejsce na jazdę. Dzięki. O, pięknie. Koleś po prostu bloka walnął ładnego. A ja standardowo szukałem klaksona. Zapomniałem, w którym mam miejscu. O, za mało jeżdżę rowerem. Żebym miał pamięć mięśniową już wyrobioną. Gdzieś tutaj w prawo jest moja klatka. No i się telefon zawiesił w najlepszym momencie. Dlaczego nie mogę numeru wybrać? Jaki bezsens. Dobra, ktoś wychodzi. Domofon zepsuty, bo kiedyś tu normalnie dzwoniłem, a teraz cyferki coś popsute są. Które piętro 16, wow. To pojedziemy sobie rowerem na 16. Dzień dobry. A pomieścimy się, duża winda. Tak, pomieścimy się. A nie chcę zostawiać roweru na dole. No i te wszechobecne drzwi to są za
zarąbiste. Zobaczcie, ile par drzwi. 1, 2, 3, 4. To nie wiem, kto wymyślił. Nie, nie mogę tu zostawić, bo ktoś będzie chciał wyjść i mi rower zrzuci. Dobra, pędzę szybko do Maka odebrać Ubera. Dzwoni kolejne zamówienie z Bolta, ale nie mogę przyjąć, bo nie wiem, gdzie będę jechał Uberem. No i to jest ten minus jazdy na Uberze, bo nie wiadomo, dokąd się będzie jechać i nie można planować sobie trasy. Jakby teraz było fajne zamówienie pasujące na Bolcie, to bym wziął. No, ja takie krótkie kursy lubię, kilkaset metrów. Zapomniałem, że tędy jest przejazd, ale tam się chciałem tarabanić przez podwójne przejście. Tylko dlaczego nie robią jednym ciągiem zielonego? To zawsze jest tutaj przejazd na raty na tym skrzyżowaniu. No i mogłem przyjąć tam to zamówienie Bolta, co mi dzwoniło. A skąd miałem wiedzieć, że dostawa Ubera będzie taka bliska? Pan klient dał pineskę w tym miejscu. Aha, tu już jest 25, czyli... A, to jest tutaj w lewo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Dobra, bo jakoś to mi strasznie dziwnie pokazywało. Super. Proszę bardzo. Miłego wieczoru. Przepraszam. Jak zwykle, jak nie sprawdzę, to pin prosi. 1,8. Dzięki wielkie. Te piny, zapomniałem, że na tym Uberze są. Odpalone mam wszystkie trzy apki, bezglowo. I wracamy do rynku. Może do Maka pojadę, może tam znów coś padnie. Jak nigdy na Wolcie nie ma dzisiaj pracy. Dlatego ja wolę pracować w niedzielę, no i na skuterze. Wtedy mam długie zamówienia, ale zobaczymy później na podsumowaniu, ile wyjdzie na tych trzech apkach. Klienci Volta się obudzili, złożyli zamówienie na sushi. 754 Volt? Tak, jest. Dzięki wielkie. Ciemnica tutaj. Może jakaś w końcu kasa wpadnie normalna. Nie, tutaj jakieś 9 zł na Uberze było chyba. A tutaj taka mała bramka jest, to się przecisnę. Fajny wiaterek, chłodny, doszedł do Wrocławia. To taka troszkę nagroda dla mnie za tą pracę w upale. A jeszcze dwa dni temu to w kurtce chodziłem. W końcu się mogę rozpędzić na rowerze. Tego mi brakowało dzisiaj. No i pan się wydygał i się zatrzymał. Myślał, że mu rowerzysta wtryni się pod maskę. Ale jest coś takiego jak ograniczenie zaufania. No i ten pan mi nie ufał. Ja mu też nie. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Po lewej, tylko który budynek, bo pineska jest między budynkami. Dobry wieczór, proszę. Jeżdżę już jakieś 2,5 godziny. No i nie wiem, nic nie wpada. Przyjadę się jeszcze może do rynku, jak nic się nie pojawi, no to już zmykam i zamknę nasz rozdział dzisiejszy sobotni. No takiej soboty kiepskiej to już dawno nie było. A tego widzicie, no lato nie jest najlepszym okresem do zarabiania kasy. Jest nadpodaż kurierów, a zamówień jest tyle samo albo mniej. Zbliżyłem się tylko do rynku, od razu wpadł mi Soleim z informacją, że już jest gotowe. Musiał mnie na centymetry wyminąć. Uber zaczął dzwonić, ale niestety, no, Uberze, jeżeli nie pokazujesz, dokąd będę jechał, to ja się nie mogę w ciemno brać. Wybacz. Cztery, sześć, cztery? Proszę. Dzięki. Kolejny kruciak voltowy, 500 metrowy. Nie sprawdziłem dokładnie, która to klatka. Co światła, to sobie sprawdzę na spokojnie, jak zdążę. Świętego Mikołaja 19, no i więcej nie sprawdzę, bo apka coś, wiesz, Ryanair Labs. Jedziemy do Ryanaira. No i będę musiał tutaj pas zmienić na lewo. A tutaj bez lusterka to trudno. No i to chyba ten budynek, Nicholas Business Center. Uwaga, uwaga, uwaga! Dzwonię do klienta, żeby zszedł. Klient chyba idzie. Co, jestem na dole przed wejściem? Tak, jest schodzę. Tu w ogóle można wejść? Nie można, jest zamknięte. Dobrze zrobiłem, że zadzwoniłem od razu. Dzień dobry, pan Adrian. Zrobiłem sobie chwilkę przerwy i od razu wpadło mi Culto, na Wolcie również. Tym razem będzie najdłuższy kurs, jaki do tej pory miałem. Zapomniałem powiedzieć, że pogniewałem się troszkę na Volta, bo ja sobie zmieniłem rodzaj transportu na rower, a Volt co zrobił? Obniżył stawki kolejny raz o 1 zł. Więc teraz rowerowi zarabiają 1 zł mniej na każdym zamówieniu. A widzieliście państwo, pan policjant nie ustąpił pierwszeństwa. Ciekawe, czy dzisiaj jakiegoś podwójniaka voltowego trzasnę. Może teraz coś się ruszy w końcu. Tutaj skrócik, tu często szczury sobie biegają.
po tych chodnikach z jednego krzaka do drugiego. Jesteśmy już przy Kulto. Zaparkuję furę i odbieram pyszności. Dobry wieczór, 845. Dzięki wielkie. Dzisiaj pierwszy raz nie sprawdzali numeru na telefonie, bo ostatnio też musiały jakieś zamówionka poginąć i zaczęli sprawdzać. A już chyba dzisiaj odpuścili znów do kolejnej kradzieży. No to trochę długa podróż będzie, 4-kilometrowa. Jedziemy na Reja, czyli tam, gdzie byliśmy niedawno. Tylko to będzie chyba numer parzysty, to będzie inny budynek niż zazwyczaj. No i co się dzieje po lewej? Panowie zwrotnicę czyszczą. Nie będziemy przez park jechać, pojedziemy chyba normalnie. To też lewoskręt jest nieczynny z tego pasa lewego, prawego, przepraszam. Dominos dostarcza na własnych motorkach, bo to nie jest firmowy, na pewno. Kto tam idzie ścieżką? No i tutaj mieliście przykład, jak dzwonek jest mało skuteczny. Tutaj trzeba by trąbić tym moim klaksonem, ale nie chcę tego robić. Tylko tak w ekstremalnych sytuacjach. Tu już zresztą miałem koniec ścieżki, więc nie chciałem dramatyzować. Przed chwilą wskoczył mi Bolt, zamówienie z więziennej na zachód Wrocławia za chyba 18 zł. Z drugiej strony, jak mi coś padnie na Wolcie, to trzeba będzie to... Dobrze, że pan się popatrzył, tylko dopiero jak już ruszył. A to powiem się odwrotnie. Głowa w prawo i dopiero później pedał. A tam jeden dżentelmen na ostatnim filmie kusił się, że w takiej sytuacji właśnie to samochód ma pierwszeństwo, jak skręca w drogę poprzeczną. Coś tutaj na skrobo nasz klient. Proszę wejść po schodach, gdzie po prawej jest żłobek. Dobry wieczór, proszę bardzo. Musiałem tego Bolta zrzucić, bo tam dojazd do tej restauracji bardzo daleki wyszedł i finansowo lepiej Volt zaoferował mi kurs. Po co ja tak pruję, jak jeszcze zamówienie jest gotowe? Ma być gotowe za 4 minuty. No, jest miejscówka na rowery, bardzo bezpieczna, ale spoko. Ja tam się nie boję. No i tak trzeba nóżkę postawić, jakoś się trzyma. O, jest drugie. To co, klikamy, tylko muszę zobaczyć jeszcze, aha, to już będzie pokazywać mi drugie miejsce docelowe, dobra. Potwierdzam z góry. Przemaję na Głogowską za 12 zł, dobra, biorę. Czyli pierwszy podwójniak voltowy dzisiaj, jak fajnie. Super, dzięki wielkie. No to teraz jadę do szamanów odebrać zamówienie. 3 km mam do przejechania. No i ten kurs będzie kosztował 12 zł ekstra. Powinno być dobrze finalnie. Tu jest słaby dojazd do tej restauracji, ponieważ będę musiał jechać dołem, aby musiał jechać normalnie jak samochód, czyli górą. Jakoś to muszę wykombinować. Czyli tutaj do końca jadę prosto przez most chyba... Nie, przed mostem muszę w prawo skręcić. Piesi idący drogą rowerową, dobre. Nie widać ich. Chodzi Google Maps, czyli robił jakieś zdjęcia ostatnio nowe, aktualizują. Już go widzę któryś raz, tylko teraz miał chyba schowaną kamerkę. Dobra, ja przejadę. Dzięki, dzięki. Hej, 683 V. Dzięki wielkie. Muszę trochę przearanżować tutaj układ w mojej torbie. Tutaj przetniemy sobie plac. Tu też nie ma świateł. Nie wiem, co jest z tym Wrocławiem. Ciemnice egipskie. Gdzie tu jest zjazd? Ja bym tam się w krzaczory wrypał i by było. I bym do fosy wpadł. Tak, tylko znaleźć trzeba dobrą tą. Dobrą, dzięki. Klatkę. Tak, już wchodzę. Tylko wcisnę alarm. Dzięki wielkie. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Dobra, już mam prosto drogę do drugiego klienta, ponad 2 km, ale chyba skrócę, bo Google Maps chce, żebym jechał jakimiś zygzakami w prawo, w lewo, w prawo. Jak ja tu mogę jechać cały czas prosto? Chyba pojadę w lewo, ale prosto będzie wcześniej światło się włączył. Myśl, Marcin, myśl. Dobra, idziemy w lewo. Tutaj sobie szybko przejadę i zjadę na ścieżkę od razu. Jakby tu pojechać. Dobra, jedziemy w lewo.
I zobaczycie, jakie tutaj są chamskie przejazdy przez te tory tramwajowe. O. A nie było tak źle, dałem radę. A to co się dzieje? A tutaj blokerzy. Bo inaczej nie mogę tego nazwać, jak jeden jedzie ścieżką, a drugi chodnikiem, to jak ja mam wyprzedzić trendy? Po trawie? Proszę bardzo. Jeździłem 4 godziny, zrobiłem 11 zamówień, najwięcej na Wolcie aż 7, potem 3 na Bolcie i jedno zamówienie na Uberze tylko. Nie podliczałem, ile wyszło. Nie wiem nawet, czy stawka godzinowa jest fajna, czy nie. Tego się dowiem, jak wrócę do domu. Na razie.